pływam już od wielu lat. Już osiągnięcia miałam w juniorskich kategoriach. Na Mistrzostwach Świata i na Mistrzostwach Europy udawało mi się zdobywać złote, srebrne i brązowe medale. Moimi największymi osiągnięciami w juniorach to jest złoty medal Mistrzostw Świata. Później, kiedy przeszłam do kategorii senior, na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata seniorów zdobyłam brązowy medal i wtedy również zakwalifikowałam się do najważniejszych zawodów w naszym sporcie, czyli do The World Games, które się odbędą w tym roku we Wrocławiu. I tam popłynę 100 metrów bikinisem. Myślę, że mamy bardzo dużo ładnych obiektów. Teraz powstał bardzo dobry obiekt we Wrocławiu. Głównie te baseny 50-metrowe są nam najbardziej potrzebne, bo na nich ścigamy się na zawodach międzynarodowych. Myślę, że to jest bardzo szybko rozwijająca się i bardzo prężnie rozwijająca się dyscyplina. Ma szansę na, może nie następnych, no, ale na przyszłych igrzyskach może mieć szansę na wejście. W in-swimmingu mamy dużo atrakcyjnych i zachęcających rzeczy. Przede wszystkim ta prędkość w wodzie, której nie osiągniemy w zwykłym pływaniu, bo jednak mamy płetwy i dużo nadaje to nam prędkości. Myślę, że stroje też mamy inne, bo możemy startować w długich skórach. Atmosfera zawodów też jest fantastyczna. Jeśli zbiorą się tutaj wszyscy kibice na basenie, po prostu jest wrzawa, jest głośno. Każdy odczuwa tą sportową rywalizację. Jeżeli chodzi o kategorie męskie, nadal króluje Mateusz Szurmiej, który nieprzerwanie od paru lat zdobywa wysokie miejsca na arenie międzynarodowej. Również w kategorii na dystansach w monopłetwie, również od wielu lat Katarzyna Truszczyńska, myślę, że triumfuje na długich dystansach, zarówno w Polsce, jak i na świecie zajmuje wysokie miejsca. Mamy też bardzo, bardzo dużo juniorów, którzy teraz coraz częściej startują na właśnie międzynarodowych zawodach i pną się w górę. W bifinsach oprócz mnie jest również Amelia Pisarczyk. Bardzo dobrze startuje na dystansach sprinterskich, na 50-100 metrów bifins. W konkurencjach mono mamy bardzo silne juniorki. Siostry Julia i Kinga Machowska bardzo dobrze spisują się w konkurencjach mono, również na krótkich dystansach. Do naszego sportu przychodzą ludzie z różnych środowisk. Są to zarówno pływacy, ci się specjalizują głównie w konkurencjach bifins, czyli podwójnych płetwach, gdzie pływają kraulem, ale są osoby, które nigdy wcześniej nie pływały i wchodzą do wody, zakładają płetwy. Jeżeli po prostu załapią tego bakcyla, to zaczynają ubierać płetwy mono i wtedy są bardzo dobrzy również i w płetwach bifins, w płetwach mono. Trzeba tutaj położyć nacisk nie tylko na pływanie w wodzie, ale również ćwiczyć technikę na lądzie. To są też zajęcia na sali, gdzie wzmacniamy swoje mięśnie, gibkość. Myślę, że w każdym sporcie trzeba włożyć wiele pracy, żeby osiągnąć sukces, ale jednak samo trenowanie i uczestnictwo w treningach z tymi ludźmi daje ogrom satysfakcji. Dla mnie to jest pełna satysfakcji, nie tylko jak zdobywam medale, ale również jak startuję, jak mogę po prostu popływać.